poranne walenie do drzwi. W ponad 80 miejscach w Polsce policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili akcję o kryptonimie Barbossa, wymierzoną w internetową siatkę pedofilską. Podczas nalotu 49 osób zostało zatrzymanych. Gromadzili wyjątkowo ohydną kolekcję z dziecięcą pornografią. Niektórzy sami ją wytwarzali. Tak jak jedna z podejrzanych kobiet. Robiła zdjęcia własnemu dziecku i przekazywała je swojemu partnerowi. Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna, który od kilku lat wykorzystywał seksualnie dziecko. W działaniach brało udział blisko 400 policjantów. Także funkcjonariusze z Rzeszowa. Wiele wniosków o areszt trafiło do rzeszowskiego sądu. Podczas akcji zabezpieczono 40 tysięcy filmów wideo i ponad 130 tysięcy zdjęć z dziecięcą pornografią. Za posiadanie i rozpowszechnianie takich treści grozi kara do 8 lat więzienia.